Witam Was wszystkich znowu razem z Zuzią. Pokażemy Wam kolejne ćwiczenie. Jesteśmy już po raz 16 z Wami. Dzisiaj zagramy trochę w łapki, ale takie niekoniecznie w staniu i na czas reakcji, ale takie, żeby jeszcze przy okazji pracowały mięśnie brzucha i nie tylko. To co, zaczynamy? To co, Zuziu, podpór przodem. Okej. Okay. Gramy tak w łapki, że ja będę chciał Cię dotknąć, a Ty musisz z tą rączką uciekać, okej? Okay? Uwaga, zaczynamy. Ale która? No to jest pierwsza, ja. Ja raz, jeden. Już mam. No szybko, szybko, szybko. No też jeden. Dwa. No. No, nie ma. Trzy. No, dawaj, dawaj, dawaj. Próbuj. No, próbuj. No, nie udało mi się. Cztery. No nie tak, każdy cały czas, bo to trzeba uciekać z rączkami. Można chodzić przy tym przód, tył. No jest, 5-1. Dobra, odpoczywamy, co? To nie jest takie proste ćwiczenie, pracują przy tym barki, pracuje brzuch. Cały w sumie tłów jest napięty. A przy okazji jeszcze troszkę ćwiczymy czas reakcji. Jak zabieramy jedną rękę, przenosicie ciężar ciała na kolejną, więc na pewno nie jest to takie proste ćwiczenie. To co, dogrywka, Zuzia? To co, do dwóch czy do trzech? Do trzech. No do trzech. To dawaj. Tylko jesteś już gotowa? No to czas start. No nie ma. Raz. Jeden, jeden. Dobrze, trafiłaś mnie, no. No chodź do przodu, chodź do przodu. No dawaj, dawaj, dawaj. No. Jeszcze próbuj. A, dobra, dwa. Dwa, jeden dla ciebie. Dwa, dwa. Teraz kto wygra? A jest, dotknęłaś mnie. No to co, zwycięstwo Zuzi. Ups, uważaj. Wstawaj. Chodź do góry. Świetnie. Zabierz swoją wodę. Uwielbiasz tą wodę pić, więc napij się znowu. My zachęcamy do robienia wspólnych ćwiczeń z dziećmi, do uzupełniania płynów i o tym, żebyście byli przede wszystkim konsekwentni. Każdego dnia odhaczacie zaliczone ćwiczenie. To co, Zuzia? Na dzisiaj to już wszystko, co? Tak. To dziękujemy Wam wszystkim. Do zobaczenia.